Cześć, w tym podatniku pokażę Wam jak instalować modyfikacje do Minecrafta 1.6.1 oraz wyższych wersji. To co musimy najpierw zrobić to wejść w folder Minecrafta wpisując najpierw w komentę %updata% Klikamy Enter, wchodzimy w plik Minecraft yy, i następnie wchodzimy w folder Versions, czyli wersję. Robimy kopię tej wersji, czyli 1.6.1, wklejamy tą kopię, zmieniamy nazwę, nazwa może być dowolna, u mnie to będzie 1.6.1, spacja, bo spacja też się liczy do, tego, do tej nazwy, mody. Wchodzimy w ten folder, zmieniamy nazwy tych dwóch plików na taką samą jak ten folder, czyli na 1.6.1, mody. OK, teraz jak zmieniliśmy te dwie nazwy, wchodzimy w plik JSON, ale otwieramy go za pomocą notatnika, i to jest ważne, że to musi być notatnik. Otwierałem i modyfikowałem ten plik innym programem, i to nie działało tak jak powinno. I tutaj, jak mamy to ID, zmieniamy na 161 Mody. To musi być taka sama nazwa jak tych dwóch plik jak, te, jak mają te nazwę te pliki poprzednie i ten, i ten folder. Czyli 161 mody. Zapisujemy. Zamykam. Wchodzę ten plik wyżej i tutaj instalujemy wszelkie modyfikacje. Otwieramy Winedadem. Usuwamy plik meta.inf, Wgrywam mod radeda. Żeby modyfikacje wszelkie działały dobrze. I teraz wgrywam modyfikację o nazwie shelf, ona jakieś tam półki dodaje chyba. Nie wiem, pierwsza lepsza modyfikacja, która działa na 1.6.1. Klikamy OK. I teraz tak, wchodzimy w nowego launchera Minecrafta. Jeszcze sobie tutaj coś skopiuję. Miejsce zapisu. Z mapek, dobra, i teraz tak, to co musimy zrobić, to wchodzimy w nowy profil, nazwa profilu obojętnie jaka, na przykład my, Minecraft, modyfikacja, yy, tutaj sobie zmienię właśnie to co mówiłem, to miejsce zapisu yy, save'ów, ale to nie wpływa w żaden sposób na to czy działa wam modyfikacja czy nie, i tutaj, z listy wersji Minecrafta wybieramy wersję. Oczywiście u mnie to tak będzie 1.6.1 mody. Jeżeli mieliście tutaj inną nazwę, na przykład 1.6.1 modyfikacje, to tu wybieracie 1.6.1 modyfikacje. Klikamy save profil, czyli, czyli zapisujemy profil i play. Czekamy aż się wszystko załaduje. Tutaj stworzył nam się taki pliczek jakiś. Wchodzimy na jakąś tam mapkę swoją i powinna modyfikacja działać. No tak, modyfikacja działa. Mam jakieś tam schodki, e, półki. E, to są półki, raczej? E, jeszcze, żeby tutaj Wam pokazać. No to, to są te półki e, i zobaczę, czy to wszystko działa. No tak, wszystko ładnie działa. Mogę sobie na półkach poustawiać jakieś tam. Tempki, jakąś tam zbodoję, jakąś zbodoję dla konia i wszystko ładnie działa tak jak powinno. Ok, to byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.